Padał deszcz. Zmoknięte gołębie puchły jak gąbki i rozpadały się z trzaskiem. Co chwilę na asfalt spadały kółka zębate, sprężynki, trybiki i inne części należące do gołąbków. Rozespany krokodyl Wacuś ziewał pod rozłożonym parasolem ogrodowym. Przy kolejnym ziewnięciu parasol zamknął się samoczynnie i udusił krokodyla Wacusia. Niestety, w tym momencie nasza opowieść się kończy, bo Wacuś miał być jej głównym bohaterem. Most. Most musi być. Zagaił zebranie Sołtys z wsi Gruchozwisy. Padały propozycje, snuto plany, idiota wioskowy przedstawił nawet wykonaną z balsy i papieru toaletowego makietkę mostu, który do złudzenia przypominał ogromny most nad rzeką Hudson. Jednak mieszkańcy gruchozwisów nie byli idiotami, także jego projekt przepadł w głosowaniu stanem głosów 5 do 4 przy jednym głosie wstrzymującym się. Sołtys odmalował przed zebranymi obraz korzyści z faktu posiadania własnego gruchozwisowego mostu. Długo opowiadał i gestykulował, czasami tylko zezując, czy zebrani, aby nie posnęli. Ponieważ, jak już wcześniej nadmieniliśmy, mieszkańcy nie byli idiotami, więc przyjęcie uchwały o budowie mostu nie stanowiło dla nich problemu. Nie wiadomo skąd sołtys wytrzasnął materiały budowlane. Faktem jest, że po tygodniu sterty budulca piętrzyły się u wylotu wsi Gruchozwisy. Ludność przyzwyczajona do wszelakich prac społecznych wzięła się ochoczo do pracy. Mniej więcej po miesiącu prac przerwanych tylko raz przez pilną zwózkę buraka cukrowego stanął ogromny żelbetonowy most. Filary podtrzymywały gigantyczne przęsła. Sołtys dokonał otwarcia, przecinając wstęgę sierpem. Sam jako pierwszy przekroczył most, sprawdzając jego wytrzymałość. Przyjechała telewizja, aby pokazać to niespotykane na szeroką skalę zjawisko prac społecznych. Unijna komisja z Brukseli wydała certyfikat zgody na użytkowanie mostu. Mniej więcej tydzień po oddaniu mostu do użytkowania sołtys zwołał kolejne zebranie. Stawili się wszyscy mieszkańcy wsi, gdyż sołtys zapewniał o ważności tegoż spotkania. Gdy na sali ucichły szepty, sołtys wszedł na mównicę, rozprostował pogiętą kartkę i odkaszlnął. Rzeka musi być zagaił zebranie. Dobry człowiek Docent przaśny był dobrym człowiekiem. Z nikim się nie kłócił, do wszystkich uśmiechał i dla wszystkich miał dobre słowo. Nigdy nie odmawiał w potrzebie, nawet gdy narażało go to na straty. Ludzie mu się kłaniali, pozdrawiali go z daleka i też mieli dla niego dobre słowo. Jednak kiedy umarł, powalony zawałem serca, nikt nie zauważył jego nieobecności na ulicy. Na pogrzeb przyszło tylko kilku sąsiadów i to pewnie tylko dlatego, że cmentarz nie był zbytnio oddalony od osiedla. Dobry był z niego człowiek, powiedziała babcia Pelasia, kiedy grabarze wkładali trumnę do grobu. Oj tak, dobry był człowiek, przyznała jej sąsiadka Eulalia gnuśna. Ale co on miał z życia? Babcia Pelasia zadała filozoficzne pytanie. Tak, nic nie miał. Za dobry był, przyznała pani Eulalia. Za dobry, przyznała babcia Pelasia. Wie pani, że nawet nie wiem, jak on miał na imię. Zadumała się babcia Pelasia, kiedy obie panie odchodziły już od mogiły po zakończonej uroczystości. Ksiądz mówił, przypomniało się pani Eulali. Tak, ale wyleciało mi z głowy. Tak jakoś na A? Może A tam? Zapytała babcia Pelasia. Nie, to dłuższe było. Antoni może? Zastanowiła się pani Eulalia. Chyba nie, jakoś inaczej, ale na A. No ale tak czy siak dobry z niego był człowiek, smutno przyznała babcia Pelasia. Dobry, dobry, szkoda go. A miałam się zapytać, nie wie sąsiadka po ile dzisiaj są truskawki? Zapytała pani Eulalia. A po 2,50. A pani chciałaby już przetwory robić? Zapytała babcia Pelasia. Niech no jeszcze pani poczeka, to cena spadnie. Dodała i obie panie, zawzięcie dyskutując o cenach artykułów spożywczych, oddaliły się w stronę osiedla, na którym jeszcze niedawno mieszkał docent Przaśny. A docent Przaśny był dobrym człowiekiem. Ale co z tego?